rozumiem 406 referuje Państwa Karyna Bandyła, tak? 405, przepraszam, co ja rzuciłem. Uchwała w sprawie opinii do koncepcji budowy chodnika przy ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Wodociągowej do przystanku MPK po stronie numerów nieparzystych. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie koncepcję budowy chodnika przy ulicy Księcia Józefa na odcinku od ulicy Wodociągowej do przystanku MPK po stronie numerów nieparzystych wykonaną przez firmę A1 drogowa pracownia projektowa na zlecenie ZIKIT. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Dzielnicy opiniuje pozytywnie realizację przedmiotowego zamierzenia, jednakże proponuję również rozważyć możliwość wykonania ścieku z kostki kamiennej, zastosowanie dodatkowych rozwiązań dotyczących obsługi ruchu pieszego, osób niepełnosprawnych, to jest zastosowanie pasów medialnych na przejściu dla pieszych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Ja mam uwagę. Proszę bardzo. Nie byłem co prawda na komisji, ale przed komisją wysyłałem maila. Mam takie pytanie, czy musimy się zgadzać na przebudowę całego pasa jezdni o szerokości 3 metry wraz z podbudową, w ramach budowy chodnika? Po pierwsze, nie rozumiem pytania, bo jakie tam nie jest napisane całego szerokości pasa, czy połowy jednego pasa całej jezdni, czyli połowę pasa. Czyli ile może mieć? No nie wiem. Nie jednego pasa, całej jezdni. Nie, nie. Macie przecież jeszcze wiesz, jak kładziemy krawężnik, to i tak muszę. Maciu, możesz tą koncepcję naszą tutaj, czy nie? No tu. No to po co? Nie, tak, nie, tak, tak, nie, tak, 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 to tak czy inaczej bardzo proszę, żeby ona pilnie tu była, bo my zwracamy po uchwale. W każdym razie o to co 1,5 metra znaczy tak, pytanie jakby jest o tyle, że no, ciężko nam na to odpowiedzieć, bo nie mieliśmy kontaktu z osobą robiącą koncepcję, ale ja tak na komisji będąc tu mówiłem, że dedukując, chodzi o to, żeby utwardzić przede wszystkim całą szerokość zatoki autobusowej. A że tam jest płytka zatoka i wchodzi, nie wiem, połowa autobusu czy 1/3, to rozumiem ideę utwardzenia reszty. A my tak naprawdę, no to chyba jest w naszym interesie, żeby ta zatoka autobusowa też była dobrze zrobiona. Wiecie Państwo, ile to będzie kosztowało jeszcze po tych cenach utrzymania, bo to nie musi być po cenach utrzymaniowych, bo to jest inwestycja i to jest osobny przetarg. To jest przetarg inwestycyjny, czyli całkiem osobny. To jest inwestycja, to nie jest... Ale z inwestycji, to wiosą. Pójdzie z inwestycji, z miasta, tak? Nie, nie, my, tylko że to jest inwestycja, a inwestycja idzie każda na indywidualny przetarg. Z Krzyśkiem na spotkaniu odnośnie następnej części więcej. Na czym to polega? Ja jeszcze skontaktowałem się z osobą, która robiła tę koncepcję, panią Dorotą. I to jest to, co teraz przewodniczący powiedział. Tam chodzi głównie o wzmocnienie tej zatoki dla autobusów. Jeżeli tego nie zrobimy, no to zacznie się. Dobrze, ale mamy odcinek tam ileś metrów, a zatoka jest tylko część. Głównie chodzi o zatokę. Ale robimy wszystko. Jeszcze jedna rzecz. Ale my też budujemy i remontujemy drogi. To nie jest tak, że robimy tylko chodniki. Ja nie wiem, dlaczego kawałka jest, mamy opór zrobić, a robimy na przykład 350 metrów ulicy Kamińskiej, tak? Dobrze, ale widzieliście, jaka tam jest podbudowa? Nie. Składam wniosek o zakończenie dyskusji, dlatego, bo tą dyskusję, którą rozpoczął Filip, to nie jest dyskusja na sesję, tylko to jest dyskusja na komisję. Tak, ale tego nie było. No to przepraszam bardzo, no to jego problem. Kto z Państwa jest za zakończeniem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze raz. Kto za zakończeniem dyskusji? Proszę niczego nie puszczać. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, dyskusję zakończyliśmy, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.